Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Company of Heroes, inwazja na Normandię. Moi drodzy, ta misja 13 była jakimś po prostu zmorą, może to kwestia numeru, chociaż do numeru 13 zawsze raczej dobry stosunek, bo jestem urodzony 13, konkretnie czerwca. Niemniej jednak myślę, że możemy przejść do następnego odcinka, słuchajcie. Misja w O3 będziemy teraz walczyli. Misja 14 i to będziemy walczyli właśnie z tym Tiger Ace'em, asem tygrysów, kapitanem Schulzem. No i co? Nie ma tutaj chyba co dużo gadać. Po prostu przejdźmy i zobaczmy, jak misja będzie wyglądać. Zgłośnijcie sobie. Captain Schulz survived the destruction of the Panzer Lehr Division. Battle reports show his Tiger Group and has knocked out 17 allied tanks and destroyed Baker Company. Those tigers in position. We can't cut off the German retreat. He must be removed. To jest ciekawa misja bardzo. Tu będzie taka śmieszna mechanika tego czołgu przyjeżdżającego do nas za chwilkę. I będzie robił spory pogrom tym tygrysem. To trzeba mu przyznać, że ten tygrys będzie bardzo, bardzo mocny. A to za chwilkę zobaczycie. Ale my też mamy kilka ciężkich rzeczy. Jak widzicie. Otóż to. Columns of vehicles from the 2nd Panzer Division are escaping through this town. Baker Company's last report was that they were engaging Schulz's Tiger Gruppen. This means the Tiger Ace is defending the town. We need to take him out. It won't be easy to get a kill shot. He most likely has heavy Panzer support. Now if we can take down Schulz, the crowds will be finished here. Otóż to. A jest bardzo fajna misja. Zaraz to zobaczycie dlaczego. Dobra. Słuchajcie, lecimy. Mamy, widzę, że park maszynowy. Zaczynamy w ogóle od tej lufy ciężkiej. To akurat nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości. Mamy ile oddziałów riflemanów? 1, 2, 3. Dobrze, w porządku. Trzeba by was wysłać jakoś tutaj na początek. Pojedziecie z tym karabinem na górze. Nie, chodź tutaj. Dobra, inżynierowie jacyś są. Na razie się ustawmy tutaj na bezpieczną pozycję. Za chwilkę zaczniemy się bić z panem Asem, ale jeszcze nam do tego troszkę brakuje. Mam troszkę doświadczonych oddziałów, jakieś bary, no i oczywiście czołgi. Nie będę stosował w ogóle... w ogóle tu się nie ma na czym zastanawiać. Dobra, mamy cię. Zajedźmy tu. Chłopcy, jak widzicie, mają bardzo dużo broni przeciwpancernej, dlatego zanim podejdę do nich, wolę przyjść najpierw... Oj nie. Zanim podejdę w ogóle czołgami, wolę się pojawić najpierw piechotą. Bombowo. Bardzo ładnie. Mamy pierwszy punkcik. Pierwszy punkt jest nasz. Dlatego musimy zabezpieczyć sobie znacząco tutaj dostawy paliwa, jeżeli mamy się bić z panem... z panem Tigerem, bo będzie on irytujący. Jeżeli jak się tylko już możecie domyślać. Dziad będzie bił naprawdę, naprawdę suto po nas, więc... Trzeba na to uważać.
go zabezpieczamy sobie. Punkty potrzebujemy ten. Najlepiej ten jeszcze zabezpieczyć. To jest też chyba wysoki punkt amunicyjny, paliwowy, przepraszam. Mam kwatermistrzostwo? Nie posiadam takowego, więc jak stracę ten budynek, to go nie będę mógł odbudować, a kwatermistrzostwo się przyda też pod... Boże, manpower. Ja zawsze to mówię rekwizycja, ale to jest manpower w rzeczywistości. Zajść się tutaj. Co, nie jesteś w stanie przez to przyjechać? Okej, ciekawe. Mamy punkcik. Pewnie cię się obudował. Tą szóstkę mi wyślij tutaj. Bardzo ładnie. Mniej więcej o to chodziło. Zbliża się Tygrys. W rzeczywistości. Nie wiem, czy sobie to wyobrażacie, ale skurczybyk potrafi nas przeorać makabrycznie. Wy się wycofajcie. Tak, zróbmy to. O, nie tak, tylko tak. I tutaj, bo się przyda, do walki się przydacie. Nie zwróciłem uwagi na ciebie. Dobra, wycofajcie się. Grzej tu. Punkty mamy zabezpieczone, na to wygląda. Daj jeszcze inżynierów na szybko. Zbudujmy tylko ten punkcik jeszcze tutaj. A potem się przydacie tu. Jest i Tygrys. 100% pancerzy, tak, on będzie miał pancerzy dużo. Tutaj jest oznaczony jako... Nie, pancer piątka po prostu, czyli Tygrys. Czyli nie jest jakoś specjalistycznie oznaczony wcale. Myślałem, że będzie. Potrzebujemy więcej czołgów, jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć więcej w życiu. Bo bez tych czołgów to się zaraz zesramy. Zobaczycie, jak ładnie sobie Pershing radzi z takim dziadostwem. No i trafi. Patrz tutaj, na prawej to. Widzicie? Tutaj pancer czwórka i jedzie nasz dżentelmen, kochany. Na niego będzie trzeba uważać. Przydadzą się jeszcze na pewno jedni inżynierowie, to mogę wam zagwarantować. Więc może zawczasu i zróbmy. Nawet jeżeli to nas zaboli na populacji, to inżynierowie będą niezmiernie przydatni. Możemy też pomyśleć o artylerii. Na prawie Pershinga. Nie mam granatu dymnego. I nic my nie robimy w przód. Dlatego jedyne co mogę robić, to tylko naprawiać go. Przynajmniej póki co, póki nie pojedzie sobie. Albo nie zbierzemy więcej wojska do walki z nim. No i widzicie, że się wycofuje. Nie, no troszkę dostał, słuchajcie. Dziwne, że Luffy nie obrócił w naszą stronę. 85% pancerza. Można by wysłać za nim tego piechociarzy, żeby rzucili sticky bombę, ale już chyba będzie excessive, tak na moje. Dobra, teraz jedziecie tutaj, wyślij mi was, jedziecie też tutaj. Dobra, mamy czołga, okay. Tym sobie poradzimy sami. Przywal mu głupi łeb. Dobrze, żaden problem. Okej, okay, jest tu pancerz czwórka, ale powinniśmy sobie z jedną czwórką poradzić. Dokładnie tak. Na razie jedź tu. Do czyszczenia. Patrzcie, chłopaki. Wrzuć sticky bombę. Ustawcie się tu, dobra, jest. Okej. Okay. Nieruchomy. Powinieneś być zaraz mój. Chodźcie tutaj. Przydacie się, chłopcy. Do zabezpieczenia przejazdu. Tu mi pancerz oberwał dwa razy. Dobra, wycofał się. Zabezpieczamy punkt? Nie, tego nie ma co zabezpieczać. Dobrze. Wyślij mi inżynierów tutaj. Mają, widzę, że nożyce, więc mogą takie rzeczy czyścić, ale w porządku. Spadajmy temat tymi chłopcami moimi.
Aha, tędy może nie wychodźcie, bo to jest głupie. Ale z tej strony jak najbardziej. Teraz powinni się pojawić inżynierowie i temat doczyścić. My oczywiście za moment robimy kolejnego Shermana. To jest, żeby z Pershingiem mógł działać. Leży jeden poziomik za nas zawsze. Tu nie pamiętam co było, dlatego podejdźmy na początek na bezpiecznie piechotą na prawe polowe i potem możemy Pershinga zrobić jeszcze jednego. Nie wiem, czy chcę zapychać się, bo będę chciał jeszcze Pershingu powkładać troszkę, więc... Aha, tak stoi się. Gdzie też wasz troszkę jest? Wiem, że tu jest artyleria i jest jeszcze czołg. Czekaj, jestem, czy nas strzelają? Coś tam nie ustawili się, chłopcy. Jak wam idę naprawy? Przylepca chociaż rzucić jednego. I uciekajcie. O nie, pan Tygrys przyjechał. Pierdolando. Zapraszam tu. Chłopcy, do tyłu. O! O! Szkoda chłopaków. Dobra, to zrobimy tego i to bym chciał wrzucić bary im. Ty dostają troszkę więcej przydatności na polu bitwy. Wycofajmy temat. Dobra, no dalej mi zostaje dwóch riflemanów. Też nie ma co się przesadzać, że te riflemani są jakoś turbo istotni. Mógłbym pomyśleć o artylerii w dużej mierze w tej misji? Pytanie, czy chcę. Ja strasznie lubię grać pancernymi wojskami, jako takimi, jako pancerną pięścią taką po prostu. I nie ukrywam, że zawsze mi to sprawiało sporo przyjemności. To jest jakiś kiepski punkt, to może go nawet nie ma co budowywać. Chłopcy niech się ustawia na pozycjach i nawet wyjedźcie kawałek z tej strony. Ty też się dołączysz i zrobisz tak zwaną grupę numer jeden. Będę chciał, żeby jeden inżynier mi zbudował kwatermistrzostwo. Na przykład tutaj. Tego inżyniera wyślimy tutaj. Pytanie, czy się pan Tygrys pofatyguje do nas, czy nie? Gdzie są drudzy infantrysi moi? Tu i tu. Zapraszam tu. Wraz z tobą na przykład. Pytanie, gdzie oni tu się ustawią też? Ten zameczek był wyjątkowo wredny do zdobywania, więc może faktycznie nie ma coś tak pakować tam. A, właśnie. Słopie chociaż jest... To są karabiny maszynowe. Byłoby miło, gdybyście go zdobyli. O, zaraz was uzbroimy. Elegancko. Będzie bardzo wredne podejście. Kierujcie tutaj granatem. Niestety nie rzucicie już. Jeszcze te dwie rzeczy. Dwa pantershreki. Idziecie się tym zająć cholerstwem. Spróbujcie to rozbić. Hamów. Dobra, poleciał granat. Mordujcie ich. Bardzo dobrze. Teraz czołg tędy. Wycofajcie się. Jest i czołg. Chodź tutaj, do naprawy. Chłopaki się naprawią. Zaraz też podniosą te pantershreki. Będą wyjątkowo przydatni z tym. Zamordujcie go. Leżysz. Mamy kolejny czołg, zaraz go zabezpieczymy. Może nie będziemy dawać jeszcze lekkim pojazdom przyjmowania, bo... Jeszcze sensu nie ma takiego. Dobra, podejdźcie pod punkt medyczny. I zaraz chłopaków wyposażymy we wszystko już niezbędne do walki. I to się jeszcze przyda zrobić. Bo jak widzicie, już nam ta rekwizycja wcale tak szybko nie przerasta. Rekwizycja, znowu się nacinam na to samo słowo. Okej, i tu jest ten pancerszek kolejny. Będę chciał go bardzo wykorzystać. Dobra, zregenerujcie się tylko do końca i możemy wam i tam iść. Z tej strony spróbujemy ich zajść, jakby tam kolejne artylerie były. Bo ten punkt paliwowy, nie ukrywam, że ostrzę sobie na niego mocno zęby. Czekamy na Pershinga. Ile ty masz? Ty jesteś wysokim punktem. Tak, to zdecydowanie się przyda, jeżeli będziemy chcieli używać napraw polowych.
Dobra, tu są porobieni, porobieni. Pierwszynki, ty do przodu. Ty naprawione masz w porządku. Weźcie, przejmijcie to cudo jeszcze. I przejmijcie ten punkt na razie. A teraz zejdziemy od tyłu. Użyjemy sticky bomby, użyjemy naszych pantryszreków. Swoją drogą tutaj zabijałem, to z tych pantryszreków nic nie zostało, ciekawe. Trzy na sztukę widzę. Zadają obrażeń, to dobrze. Ktoś też rozpisywał, że tam panzerfausty, pantryszreki jakoś się różnią ze sobą obrażeniami. Nie przypominam, już teraz nie przypomnę sobie z głowy. Ale w porządku, mają i plus 2, mają na piechotę dzięki tym swoim barom, plus mają możliwość przygważdżania. Teraz mają plus 1, bo mają akurat dwie broń specjalistyczne plus bara. Więc mają łącznie 3 bronie i to jest chyba najwięcej, ile można mieć w ogóle. Generalnie można mieć 2 chyba. Kolejny punkt jest mój. To jakby coś do nas jechało. Albo to są po prostu dźwięki silniku. A, ty odjeżdżasz po prostu. W porządku. Żaden problem, zaraz wyślemy tam... Nie chcę podchodzić pod tą górę tak głupio, więc podaliśmy po prostu piechociarzami na początek. Jeżeli to będą karabiny maszynowe, to wówczas wyślemy tam dopiero czołgi. Zajmijcie budową się jeszcze. Albo wiesz co, wy się zajmiecie budową, a wy podejdziecie raz z nimi. Okej, okay, dobrze. Chodźcie, teraz daj mi czołgi. Z tej strony podjedźcie. Mamy was. Wy zajmiecie się najpierw sticky bombą. Okej, okay, widzę, że jedzie pan tygrys. Okej, okay, i sticky bomba poleci. Niestety jesteśmy pod ostrzałem. Moździerze, wszystko. Dobra, wycofajcie się. Do środka zapraszam. I wy też. Chłopcy, wycofajcie się tu. Tygrys jedzie z powrotem w tamtą stronę, ale to żaden problem dla nas. Ja się spokojnie bubruję, tak żeby być gotowy na walkę z nim. Plus 5 expów zawsze za zniszczenie. Taki malutki plusik. Dawaj was. Przydacie się tutaj. I teraz chłopcy się ustawiacie w szyku. Jedynka, szyk czynicie. Jest ten Ostwind. Mógłbym ich z tej strony zaatakować, zupełnie od flanki. Trochę się boję jechać tym środkiem, że to będzie trochę zaminowane w towarzystwie. Wiem, co możemy zrobić jeszcze. Wam dajmy wykrywacze min. Jesteś, koleżko. Chodźcie, ustawcie się na pozycjach. Zaraz tam poślemy piechociarzy. Wyleczcie się i za momentem pobiegnę z piechociarzami. Dobra, powinno być tu w porządku. Wy jesteście od dzisiaj Control 2, więc zapraszam dwójkę tu. Przepraszam, że tak bardzo metodycznie, powoli tę misję gram, ale wydaje mi się, że to jest słuszna metoda na tą mapę. 140, okej. Okay. Niech pobiegną piechociarze. Na początek. Teraz tak, was to ustawmy tu. Z tej strony najedziecie, bo tu jest za ciasno, a tutaj jesteście w stanie się jakoś w miarę przyzwoicie pomieścić. Chodźcie, piechociarscy moi. Zaraz się zdecydujemy, czy podjedziemy, czy nie. Mamy kanistry? Spaliłem do strzału. O właśnie, to będę chciał mieć. Piechociarscy. Dobra. I wy ty też możecie zajechać. Mamy cię. Czekajcie, gdzie są inżynierowie? Ha, właśnie, fajnie. Wycofuj się. Zniszcz pojazdy 8. 20 sztuk. Bardzo ładnie. Coś ci zniszczyliśmy już? Moździerz boli. Już 5 sztuk zniszczonych pojazdów. O, nie wiedziałem, że oni takie rzeczy atakują. Okej, okay. Ciekawe. Grzej tu. Inżynierowie, wycofajcie się. Tu się przydacie. Uuu, ciasna pozycja. Dawajcie tu. Dobra,
wycofajcie się. No nic z tego mądrego to wam nie przyjdzie. Ustawcie się w tej pozycji. Chociaż strać ten punkt, słuchajcie. Wyżej ten. Tak. No nie, jednak biją. Chodź tu. Kogo straciłem? Piechociarze. O, to teraz was muszę zrobić. Nie. Jakie casualties? W którym miejscu? Dobra, Pershing Liso. 14. Co, tylko jedna na misję jest dostępna, czy o co chodzi? Nie przeczytałem do końca, a sprawdzę. Teraz się wami zajmiemy. Tygrys jedzie. Spadajcie tu. A, tych drugich inżynierów mogłem stracić. Tak, na to wygląda, że stracimy innych inżynierów. Zdecydowanie. Grzejcie tu. Bardzo dobrze. I wygrzejecie tu. Weź ich rozoraj tam. Co jest? A, jeden Pershing na misję. No szkoda. A dobra, to przynajmniej wiemy, że możemy go dorzucić. Okej, za mało paliwa mówicie, w porządku. Wylećmy was. Inżynierowie tu. Tym cholerstwem się zajmiecie. Zniszczyli mi punkt. Okej, w porządku. Dawaj tu. Wycofajcie się, no spokojnie. Czemu niszczyć pojazdy? Metodycznie i konsekwentnie. O, nie mam tego. Amunicji. U, cholera, tu jedna. Dobra, zniszczmy pojazdy. Z Tygrysem się zdążymy jeszcze zająć. Winda trzeba wyciągnąć. Kolejny pojazd wroga leży. 45% pancerza. Bardzo ładnie. Czyść, czyść, czyść i czyść. Wycofajcie się teraz tu. Dawaj mi inżynierów. I robimy to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Są infantryści. Pobiegnijcie tam. Ze wsparciem z tej strony. Jeden bar tylko widzę, że mi został. Ciekawe czemu. To by się przydało? Nie, nie przydałoby się. Okej, jeden Pershing. Mamy problem z tą amunicją. To jest pewno coś warte zauważenia. No dobra, to róbmy jeszcze jednego Shermana. Dobra, chłopcy kończą naprawy. Przynajmniej ten został naprawiony. Teraz Pershing. Dobrze. Bardzo dobrze to wygląda. Tutaj nie mamy na razie Morduj tak. Przyda ci radę. No, jeszcze jedna sticky bomba, jakby było na mało. No i bombowo. Spokojnie dajecie radę, chłopaki. Niestety sticky bomby pożerają amunicję. To jest oczywiste, bo jest to zdolność. Spróbujemy tak, z tej strony najechać na ten punkt jeszcze. Ewentualnie wtedy się zbijemy z panem Tygrysem raz jeszcze. Od teraz wy jesteście cała jedynka. Ty nie masz cały czas amunicji na naprawę? Na zrobienie, przepraszam, tego. Dobra, okej, troszkę się zwiększy przychód amunicji. Zawczasu może to zbudujmy, żebyśmy byli po prostu irytujący. Szybciej to zrobicie chyba we dwóch. Tak mi się wydaje. 10 pojazdów już zniszczonych. Więc mówię, nie ma co się śpieszyć. Jeżeli chcemy medal, to nie ma co się śpieszyć.
tylko gramy tak jak gramy. I mamy Max Shermanów, jeszcze mamy miejsce na 1 oddział inżynierów, z czego chyba skrzętnie skorzystam zaraz. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, chłopcy, podejdziecie tu. A my zajedziemy już artylerią tutaj całą, ciężką. Kawalerią znaczy się. Chłopaki, podejdziecie też tu. Na razie się ustawicie na pozycjach. Do ataku. A ja pojadę po prostu całą moją pancerną pięścią i wjadę po prostu w mordy. To jest całkiem fajna zdolność. Niestety drogo kosztuje. Zajdź tutaj. Co? Synku, chcesz? Dawaj inżynierów. Jedzie Tygrys, zaraz go przepędzimy. Jestem, do kogo jedziesz? Do przodu. Przywalmy mu do tego poziomu, żeby się wycofał. Wystrzelmy smoke. Oberwał troszkę. Jeden Sherman to nie jest dla mnie problem w tym momencie. Silnik uszkodzony, wyjeżdżaj sobie stąd. Dobra, my jedziemy tu. Z wyłączeniem ciebie jedziemy tu. Ty się zatrzymasz. Chłopcy do przodu. Tym się zajmijcie. O, ciebie nie widziałem. Dawaj mi was dwóch. Naprawiajcie. Tu. Strzelec leży. Tym cholerstwem się zajmiecie. Chłopaki przyjmą punkt. O to chodziło zdecydowanie. Jeszcze kaliopkę będziemy mogli dorzucić, jak już nas znajdzie ochota. I tu mam jeszcze jeden. Na razie ustawcie się tu. Widzicie, to działa bardzo dobrze. Weźmy sobie nawet to, bo nas stać. A co? I tutaj jeszcze punkt przyjmiemy za moment. Jesteście bezużyteczni? To zacznijcie być użyteczni. Przydam się ten punkt, bo będziemy mogli zacząć używać napraw polowych, które nie musimy tak ganiać się za inżynierami i oni naprawiają wtedy wszystko naraz się naprawia. Bardzo przydatna zdolność, nie ukrywam. Kurde, no te pojazdy osi chcę zniszczyć. Nie chcę jeszcze niszczyć pana Asa, Tygrysów. Nie zniszczę pewnie. Chodźcie tutaj. Chłopcy, niech przyjmują punkt. Tak, nie ma co. Zróbmy jeszcze jednych inżynierów, bo trzeba mnie. Dawaj. Cześć. Okej, są inżynierowie. Bardzo ładnie. Teraz mamy wzgórze. Piechociarze przejmują punkt. Następnie inżynierów zgrupujemy w jakiś jeden skład. Będziecie pod... Bardzo dobrze, widzę, to wszystko wygląda. Kurde, no to mamy idealnie wszystko zbudowane, co potrzeba w tym momencie. Chodź tutaj, kolego. Zaczyna być ciężko. Leżysz. Pysiu. Mam lepsze bronie niż wy. Przeżyj. Dobra, mamy to. Wyślij mi całą trójkę tutaj. O, młodzież tu macie nawet. Zaraz się tym zajmą, chłopcy. I ja z kaliopka będzie i będzie to wszystko. Kaliopy nie chcę używać tutaj, bo ona nie jest aż tak skuteczna. W tym, czego od niej oczekuję, powiedzmy. Tak. Jakby sama w sobie jest dobra, więc...
No, też jesteś w jedynce, ale nie atakujesz. Wy atakujecie. Czołgi już jadą. Cześć. Miło z waszej strony. Mordujcie to. O, tygrys. Tylko nie jest ten specjalny tygrys, jest zwykły. Chodźcie tutaj. Do tyłu. Za plecy nie wjeżdżajcie. O, silnik uszkodzony, jaka szkoda. Teraz. Ła, plus 66 expo. Miło. Chodźcie tędy. Trójka niech jedzie tak, 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 tak i tak. Następnie ci chłopcy. Pójdziecie przejąć ten punkcik. Zaraz wam podejdziemy tu. Na razie tylko muszę zniszczyć te pojazdy niemieckie, bo to jest irytujące. Jestem, czy tędy przyjeżdżają te ciężarówki niemieckie, czy tam tylko stoi pan As. Bo chcę zdobyć medal. Nie ukrywam. Grzej tu. O, mamy coś. Trójeczka, zacznij się, tak? W porządku. Przemiejcie to. Dawaj tędy. Waszą robotę jest przejąć to. Dobra, wycofajcie się na razie. Tak, tak, tak. Pieprzone czołgi jeszcze tu są. Chyba jak wyjedziemy na górę, to cholera zacznie nas walić. No dobra, spróbujmy. Już wymędy. Już ja wam pokażę. Okej, faktycznie jest to artyleria. O, pojazdy. Odpal naprawy. No, baza niemiecka. Dobra, wy się zregenerujcie. Wow. Tutaj stoją. No dobra. Spróbujmy zdjąć to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wycofajmy się. O, coś mamy? Okej, czyli stąd nie przyjeżdżają pojazdy. No dobrze wiedzieć. Chodźcie, chłopcy, tu. Jest, 18 pojazd, snajper. No nieźle. Chłopaki się już regenerują. Hop. Rozwijcie to wszystko do końca. O nie, zaraz mi zniszczą mój punkt. Chodźcie tutaj. Musicie sobie z tym poradzić jakoś. O nie. Nie wiem, czy sobie z tym poradzicie? Tak. Enemy unit down. 19 pojazdów już leży. Aha, czyli artyleria widzę, że też się wyjęła.
Idziemy na ciebie. Na prawy pola. Nikt się nie musi flankować. Tak ci bijemy w dupę i tak. Odpal się. Bij tu. Wbiję ci mu w dupę. Serio, nic ci nie robimy tak bardzo. Dawaj tędy. Leży. Mamy cię. Przepraszam, o Jezu, przepraszam, pewnie wam uszy rozwaliło. Sorry. O! Dobrze. Jest siła. Second squad, take the left flank. Keep your eyes open. First squad, on me. Mamy cię. Hey guys, wasn't this Schultz the one who killed the captain? Yeah. Didn't he almost kill you too, Lieutenant? Shut the fuck up, Cunningham. Shutting up, sir. All right, there's nothing to see here. We're moving out. Otóż to. O niemieckich pancerniakach będzie, słuchajcie, jeszcze tutaj na pewno trochę do pogrania, bo będzie po prostu kampania Tales of Valor, tam gdzie będziemy wcielali w pancerniaków, więc tam zobaczycie, jeszcze będzie fajna zabawa, a na ten moment ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobała, my widzimy się już jutro w finale, w ostatniej misji, czyli przy zamknięciu kotła pod falę. Trzymajcie się ciepło, pa pa.